Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, wczoraj wstając rano z łóżka, no, słowo rano ma dla wielu ludzi różne znaczenie. Jedni wstają o czwartej do roboty, inni o piątej, szóstej. Ja wstałem, żeby państwu nie skłamać około godziny dziewiątej. I tak powinienem wstać później, ale czekam na pewną przesyłkę od dłuższego czasu, więc wstaję trochę wcześniej. Ale chcę Państwu powiedzieć, że wstając, gdy wstałem z łóżka, nakładałem spodnie dresowe, skarpetki, bo sobie wieczorem zawsze czyste tam dostarczam, żeby sobie leżało. Tak dotarła do mnie myśl, że. Jakiś taki radosny jestem. I ogólnie chciałbym o tym powiedzieć, że większość ludzi, w tym ja, całe życie tak bardzo boi się złych wiadomości, zranień, niespodziewanych uderzeń, cierpień od losu, od życia, od innych ludzi, że przyjmuje taką postawę ochronną, nakłada taki emocjonalny, emocjonalno-mentalny, bo to. Nie są tylko emocje, ale też pewna decyzja. Taki pancerz. Pancerz, który polega na tym, że że od samego rana jak wstaję to jakieś smutki zawsze mam. Już nie pamiętam kiedy się cieszyłem właściwie. Właściwie cały czas to mi zabiera prowadzenie tych audycji, ogarnianie tych portali, tak? Sprawy sądowe od dwóch lat. Te pisma wszystkie. Prawne, więc jakby, no tak, właśnie wczoraj zauważyłem, że po prostu zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym, że rano powinienem być smutny, bo oczekuję na jakieś tam niemiłe rzeczy. I chodzi o to, że ludzie sami z siebie w oczekiwaniu na wpierdol od życia rezygnują z radości. Dlaczego? To, to jest bardzo proste, bo jeśli ja rano wstanę i będę radosny, będę szczęśliwy, tak jakbym miał ochotę, bo ogólnie z natury jestem taki, no nie mam w sobie dużo jakiegoś żalu, nienawiści, może żalu trochę mam ukrytego, ale jakiejś nienawiści, zawiści, zazdrości, ja nigdy tego nie miałem i bardzo dbałem. Bardzo zawsze dbałem, żeby te uczucia, bo już jak byłem młodym człowiekiem i za dużo nie kumałem, to już widziałem u wielu ludzi ta zazdrość, dostrzegałem te cechy. Jak to wpływa destrukcyjnie na człowieka, jakim człowiek się staje kimś zupełnie innym, kiedy pozwala na to, żeby zazdrość, że ktoś ma lepszy samochód, że ktoś ma lepsze jakieś ciuchy i tak dalej, już to widziałem u swoich kolegów i w liceum, i jakie ta zazdrość potrafi robić w, w nich zniszczenia. I sobie już jako młody człowiek powiedziałem, nie pozwolę sobie na takie ofensywne uczucia wobec innych ludzi, I jestem bardzo z tego dumny. Nie pozwolę sobie na to, żeby była taka zazdrość. Owszem, czuję zazdrość taką pozytywną. Ale nie to, żeby komuś zabrać, popchnąć kogoś, żeby komuś źle się stało, tylko chcę być lepszy. Chcę być lepszy, ale z drugiej strony też jestem leniwy i, i mało ambitny, więc no z tego taka kasza wychodzi niezjadliwa, ale. Ale nie mam w sobie tak morderczych uczuć i bardzo nad tym pracuję. Tak więc. No ale wróćmy do tego wstawania rano. Wstaję rano, jestem radosny, szczęśliwy. No i nagle, no i nagle nie wiem, no. Wejdę na internet tak i yy, często dostaję. Wiedzą Państwo, że moi przyjaciele to robią tak, że. Kurde, jak to odmienić moi przyjaciele? Moi koledzy, dobra o. Można wybrnąć, można. Yy, moi koledzy mi robią często. Spis różnych rzeczy, dostaję PDF-y, żeby dołączać do jak sprawy, różne tam hejty i tak dalej. Nie muszę czasem na to patrzeć, ale znaczy w ogóle nie muszę na to patrzeć, ale wiadomo, czasem chcę zobaczyć, co tam w trawie piszczy, czasem spojrzę, no i różnie to bywa. Raz się zaśmieję z różnych jakichś oskarżeń tam nowych, czasem się robi smutno, czasem jest mi żal, czasem się wkurzam, tak, no, w ogóle widząc jakieś takie rzeczy pisane na mój temat. No ale to właśnie o to chodzi takim ludziom, bo oni są na tym biegunie minusowym, czyli oni czerpią przyjemność z tego, że ktoś cierpi ból. Tak zostali nauczeni, czyli im zadawano ból, więc to działa też tak na, na drugą stronę, oni to tak jakby oddają, a to mniejsza z tym. Chodzi o to, że wczoraj tak nieopatrznie opuściłem te zasłony z jakiegoś powodu. Faktycznie czułem się fantastycznie i tak się czuję, powinien czuć każdego dnia. Ale to nie tylko o to chodzi, szanowni państwo, jakieś hejty czy wiadomości czy coś. Czasem przychodzili stonosz z pismem sądu i kolejne jakieś tam przedłużenia, bo oni wiecie, po prostu sądy, na przykład w sprawie tego pana, który tak bardzo sobie polubił moją mamę, to sądy sobie żonglują, czy prowadzić tutaj jego sprawę, czy prowadzi we Wrocławiu. I teraz jest ping-pong między tamtymi sędziami, bo nie wiadomo jak to zrobić przestępstwo miało miejsce w internecie, tak, jeden mieszka tu, drugi we Wrocławiu i rozumiem państwo, co chodzi, nie wiadomo gdzie to prowadzić sprawę. No i tak wygląda to w Polsce, tak, zamiast to zrobić raz i już po, na porządnie, no to trwa ping-pong, gdzie te sprawy robić. No dlatego yy, dlatego jest wiele rzeczy, których człowiek się boi. Poza tym boję się informacji, może coś Twoim tw tw rodzicom się stało, może coś mojej przyjaciółce się stało może coś się psu stało, więc tyle jest tych powodów i tak naprawdę chodzi o to, że gdy człowiek jest radosny, to cios, cios jest bardzo bolesny wtedy. To, to jest tak samo jak w bójce, jeśli ja widzę, że ktoś mi zaraz da w twarz, na razie jeszcze próbuje jakieś gry pozorów utrzymać, jakoś się uśmiecha, tak, stara się, żebym ja nie wiedział, że mnie strzeli, ale ja zawsze widziałem. Jeśli ja jestem napięty, Albo się potrafi odsunąć, albo zasłonić gardą. Um, zupełnie inaczej ten cios wchodzi. Jestem już nabuzowany adrenaliną, oczekuję tego. Um, on wali cios, ja też już walę cios. Prawda, że to zupełnie inaczej, tak? Jak jesteś przygotowany, nawet tego nie poczujesz. Bez adrenalina, dopiero gdy zejdziesz, z ciebie po bójce, wszystko, zaczynasz czuć te swoje obrażenia. Ale zupełnie inaczej jest strzała dostać, jak jesteś odprężony i zrelaksowany. Dlatego ludzie się dziwią, że ja jak chodzę po ulicy, czy coś tak kot chodzę, bo ja jestem po prostu. No, no trudno też, jak ja dostawałem i bezustannie dostaję cały czas groźby pobicia, czy tortur, czy zabicia. Więc ja po prostu przyjąłem postawę bycia napiętym. Jestem praktycznie cały czas gotowy do bójki. I to jest właśnie coś takiego, że człowiek ogólnie może być psychicznie gotowy na złe wiadomości. Czyli w pierdol psychiczny i może być gotowy na wpierdol fizyczny, I zasady są te same: musisz być napięty. Ogólnie, człowiek, gdy jest napięty, no to uznajmy szczerze, że nie jest szczęśliwy. Nieszczęśliwy nie czuje się lekko, sympatycznie, radośnie. Problem polega w tym, że każde zachowanie, które powtarzamy jakiś czas, wchodzi w nawyk, staje się nawykiem i każde takie zachowanie. Staje się coraz mocniejsze z czasem. Więc ideałem byłoby coś takiego, że jak ja wstaję rano, no to żeby nie czuć tego, nie mieć tej maski takiego napięcia oczekiwania na złe wiadomości, usłyszę dzwonek do drzwi zanim zbiegnę, mogę się napiąć. Zanim włączę komputer, wiadomo, toaleta, prysznic, tak, myję zęby tak itd., itd., powinienem być radosny. Powinienem być szczęśliwy, dopiero włączam kompa, i jeszcze wtedy powinienem być radosny i szczęśliwy. Dopiero, gdy uruchamiam przeglądarkę, a też się uruchamiają określone strony, gdzie nie spotkam jej złego, i dopiero, gdy odpalam te miejsca, albo wchodzę wiadomo, wiadomości tam, gdzie dostaję paczki tych informacji do, 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 do tego katalogu ze sprawami sądowymi, wtedy dopiero mogę się napiąć, i to, to by miało sens. Jestem w domu, powinienem być odprężony. Wychodzę z puszkiem na spacer. Wiadomo, biorę różne rzeczy ze sobą dla bezpieczeństwa. Idę, jestem delikatnie napięty. Skanuję otoczenie, czy mi nikt nie napadnie. OK. Jestem gdzieś tam gdzie zagrożenie, ale czasem jest tak, że jest taki placyk, bo ja sobie tu spaceruję do, do bliskich miejsc. I jest jakieś po prostu miejsce, gdzie widzę, że nikt nie podchodzi. Wtedy powinienem być zrelaksowany, odprężony, radosny. A tu się po prostu nie da. I wyobraźcie sobie, że się wstaje rano, do czasu, kiedy jeszcze te sny mam. Tak, ja mam co noc bardzo, bardzo wiele snów. To jest zawsze. Bardzo rzadko nie mam snów. Budzę się, to mam całe scenariusze. Niektóre sny są bardzo dziwne. Ale niektóre sny są niesamowite, wspaniałe, a niektóre są złe, ale tych złych mam naprawdę bardzo mało. I czasami jest tak, że jestem jeszcze w tym śnie wspaniałym, jeszcze sobie przeżywam. Tam jest wszystko 100 razy lepsze niż w realu. I są wspaniali ludzie, wspaniali przyjaciele, emocje, miłość, nienawiść czasami. Ale to wszystko jest tak spotęgowane, takie z taką wewnętrzną, niesamowitą głębią. Czasami mam też świadome sny, ale to już bardzo rzadko mam ostatnio. Więc czasami jeszcze, po prostu, gdy nie wraca moja osobowość, to jeszcze czuję się ok. Tak, jestem w tym śnie, przeżywam, to jest tak cudowne. Ostatnio mi się śnił romans z jakąś dziewczyną, to było tak piękne, to było tak cudowne, to było tak głębokie. Nie wiem, czy jest coś takiego możliwe do uzyskania w świecie realnym. Myślę, że jeśli chodzi o siłę, to tak, ale jeśli chodzi o głębię tego uczucia, to nie. Tak więc, powiem Państwu, że. Nakładamy sobie tę zbroję na siebie, żeby nas ten świat nie zaskoczył, ale później ta zbroja zaczyna się do nas przyklejać i cały czas z niej chodzimy, i to jest duży błąd. Ale jak próbujemy ją zdjąć, to się okazuje, że jest bardzo trudno. Ona się do nas wręcz przylepiła. Wszystko, co powtarzamy, staje się nawykiem, nałogiem, można by nawet powiedzieć. I niestety mamy problem. Bo ja na przykład nie chcę tak przeżyć życia. Zastanawiam się, kiedy dost ostatnio miałem złą wiadomość okej, okay, miałem dużo złych wiadomości, ale wcale się nimi tak nie przejmowałem, byłem, byłem już jakby przyzwyczajony, trochę stępiały. Mm, wiele rzeczy mnie już nie boli, bo się do nich przyzwyczaiłem. I tyle, ta zbroja jest w ogóle niepotrzebna. Na pytanie, kto mnie napadł? Nikt mnie nie napadł od lat. Nikt mnie nie napada. Jak idą jacyś ludzie agresywni, nawet mi się w oczy nie patrzą, tak? No, nie wiem, no chyba czują, że ja jestem takim dobrym człowiekiem, że nikomu nie zagrażam i nikt mnie nie napada, nikt mnie nie napastuje, nikt nie chce niczego ode mnie. I powiem Państwu, że ani nie mam tak naprawdę żadnych złych wiadomości w ostatnich latach, żeby taka naprawdę była zła. Ani nic, nikt mnie nie napadł, ani nikt mi nie zagroził, oczywiście poza. Poza groźbami, ten pan, który cały czas grozi gwałtem mojej mamie i e, cały czas lży moją mamę. Pan z bloga Fejmuchowski i z kanałów na przykład Radio Hamiec. E, ostatnio wymyślił. Czekajcie, dostałem takie, że mnie połamie. Jak będę leżał na ziemi, to okaże mi gówno, jeśli to będzie nagrywał do internetu. No właśnie na tym kanale Radio Hamiec mogą Państwo popatrzeć na jego umiejętności bojowe. No to się człowiek śmieje, tak, no bo to. No, wariat, tak z niedowierzaniem patrzą, tak? No, ktoś tam wyzywa matkę, tak, że, że będzie gwałcił i tak dalej. No to, to tak, lub pierwsza reakcja ludzi, tak? Więc to jest naprawdę zabawne, więc tym naprawdę już się nie przejmuję, bo to dwa lata takie groźby, tak? I to za każdym razem coraz bardziej rozbudowane fantazje, w jaki sposób byłbym tam łamany, katowany, jak, jakbym różne rzeczy jadł, jak byłaby gwałcona moja mama, tak i tak dalej, i tak dalej. No to jest niesamowite po prostu. E, no i chcę Państwu powiedzieć. E, chciałbym powiedzieć właśnie o tej zbroi emocjonalnej. E, o tym, co. E, o tym, co po prostu nas pęta, bo wielu ludzi w ogóle nie jest świadomych tej zbroi. E, I dopóki nie spotkają się na przykład z taką sytuacją, że zapomną o tym, że powinni być napięci. To oni nawet nie mają świadomości, że są napięci. Większość ludzi żyje bez świadomości tego, w jakim głównie żyją, jak bardzo są przygotowani na cios ze strony bliźnich i życia, jak bardzo są napięcia, a tak naprawdę to czekanie na cios, to tak naprawdę polega na tym, że ludzie boją się cierpieć, i wcale im się nie dziwię, bo ja się też boję cierpieć. I ludzie są nastawieni na, 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 na te życie radosne, a życie też ma w sobie dużo cierpień. Jest czas radości, jest czas od czasu do czasu cierpień. I ludzie sobie tą zbroję nakładają, nie pozwalają sobie na radość. Nie ma takiej lekkości. No słuchajcie, idę tutaj do ogrodu, moja przyjaciółka dba o ogród, zresztą ja też czasem mi pomagam, ale nie za dużo, bo nie lubię takiego babrania się w ziemi za, za często. Mówię, kurde, jestem w raju na ziemi, cudowny, piękny ogród. Każda inna osoba by się radowała, sobie tu przyszła z jakimś napojem, herbatką, książkę poczytała, a ja po prostu siedzę w chałupie, tak? I człowiek już nie czuje, nie czuje tej radości, nie czuje tej lekkości, tych kwiatów, tego piękna. No jedna rzecz, która mnie zawsze zniewala i to od najmłodszych lat, ja po prostu kocham patrzeć w niebo, zachody, słońca, wschody, słońca, wszystko biorę jak leci. Piękne chmury, to w ogóle na to uwielbiam patrzeć. Dzisiaj zresztą pojadę na rower niedaleko tutaj, gdzie mieszkam. Odkryłem fantastyczne miejsce, wezmę kamerkę, nagram to i będzie pod jakąś audycję, może. I chcę Państwu powiedzieć, że no cóż, co z tym pancerzem zrobić, to już sobie powiemy w kolejnej audycji. Sobie będę musiał pomyśleć nad tym bardzo poważnie, bo to jest temat naprawdę na co najmniej godzinę gadania. Tak mi się wydaje. Więc to jest pierwsza chwila. Ja w ogóle powiem Państwu, że jeśli Państwo teraz będą świadomi tego, że macie taki pancerz i będziecie go świadomi, będziecie go jakby próbowali zaobserwować, to przez sam fakt świadomości tego pancerza staniecie się go świadomi, i to już jest pierwszy krok bardzo duży, najważniejszy do uwolnienia od niego. Będziecie jego świadomi, im bardziej będziecie go świadomi, tym będzie on słabszy. Naprawdę to tak działa. Świadomość ma taką leczniczą moc. Tak więc y, warto sobie w wolnych chwilach przemyśleć, czego ja się boję, spisać sobie nawet, czego się boję. Po prostu spisać, boję się, że coś się stanie z psem, z kotem, boję się, że coś z rodzicami, z moją przyjaciółką, boję się, że coś, e, że, że przestanę móc pisać, że na przykład będę miał wypadek, uderzę głową, przestanę pisać, coś będę dukał, tak, będę biedakiem, z, z, po prostu zbankrutuję. Boję się, że ludzie no, nie będą pisali na samiec webrze, upadnie ten cały projekt. No, no Wielu rzeczy człowiek się boi. Spisać to sobie. Wszystkie te rzeczy co sobie trzeba spisać. Boisz się dostać w Okej, okay, Napisz sobie. Nic nie ukrywaj, bo to. Przecież nie będziesz tej kartki mi pokazywał, tylko będziesz ją miał dla siebie. Ważne, żebyś był świadomy, czego się boisz. Żebyś był świadomy, jakie w tobie grają lęki. Napisz, boisz się, że. Dziewczyna cię wyśmieje, że masz mojego kutasa. Napisz, że boisz się tego, że ludzie ci odtrącą, że, że będziesz chciał mieć przyjaciół i oni uznają, że jesteś jakiś nienormalny, więc no tego się boisz, tak? Wypisz sobie tego wszystkiego. Napisz sobie, że boisz dostać się biegunki w miejscu publicznym. Napisz wszystko, co ci leży na wątrobie, po to, żebyś był świadomy. Musisz być świadomy swoich lęków, bo one wtedy zaczynają delikatnie się zmniejszać. To jest najciekawsza rzecz. Stań wprawdzie sam ze sobą. Po co masz ukrywać? Jesteś sam ze sobą. Czego się wstydzisz? Że to jesteś ty. Nie jesteś supermenem. Nikt w środku nie jest supermenem z nas. W środku sobie powiedz. Bo boję się tego, tego, tego się boję. Tego się wstydzę. Tu się boję upokorzenia. Tu się boję, że mi otrącą. Nie będą mnie lubili. I tak dalej. Wypisz sobie to. Po prostu sobie wszystko wypisz. I obserwuj, jak bardzo te lęki sprawiają, że się zamykasz na lekkość i radość? Najbardziej cios boli, jak jesteś odprężony. Ale jak jesteś gdzieś na polu z psem, czy sam, albo jesteś w środowisku gdzieś, które dominujesz, kontrolujesz, nie potrzebujesz tej zbroi. I nagle sobie uświadomisz, to jest zadanie domowe dla Was. Sprawdźcie sobie, w ilu sytuacjach życiowych potrzebujecie tej zbroi, a w ilu nie. Jestem gdzieś rowerem na jakimś polu. Czy ja potrzebuję tej zbroi? Nie, potrzebuję być uważny, żeby nie spać z roweru. Tyle. Nie potrzebuję żadnej zbroi emocjonalnej. Ok, złe wiadomości. Wyciągam komórkę, włączam tryb samolotowy. Wsadzam komórkę do jeansów, mam wyjebane. Tak czy nie? Tak, oczywiście, że tak. Mam wyjebane, bo nikt nawet do mnie nie zadzwoni. A póki co. Chyba, że jesteś, nie wiem, kimś bogaczym i ci drona wyślą z wiadomością, ej, właśnie nie wiem, idzie do ciebie, ktoś ci wpierdol dać. No to, to, to są jaja, tak? E, tak więc. Y... Patrz w jakiej sytuacji, w jakiej sytuacji nakładasz pancerz, czy on jest potrzebny, ten pancerz, czy nie. I zobaczysz, że w większości sytuacji ty tego nie potrzebujesz. I ten pancerz będzie się samoistnie zmniejszał. I tyle. Na przykład ja teraz, jak do Państwa mówię, to też jestem w pewnym sensie napięty. No ale w sumie też może być zła wiadomość. Też może zadzwonić do drzwi, do telefonu. Przyjaciółka może krzyknąć: ej Marek, właśnie szóstkę w Totka wygrać, bo sprawdzałem tam Twój. Kupon, tak? No to kurde, no to, no to byłoby. Ach, oj, z tymi audycjami jadę sobie gdzieś tam do. Nie wiem, na Majorkę. O, na Majorkę. Orki z Majorki. <laughs> Także tak, szanowni państwo, to by było na tyle. Czy coś jeszcze zapomniałem? Aha, tradycyjnie bardzo państwa proszę na ten Web. Samiecweb. Ok? Samiecweb.pl Wejdźcie sobie. Wejdźcie sobie. Wrzućcie jakiegoś newsa, dajcie łapkę do góry, do dołu, żeby to chodziło bardzo Państwa proszę, ok? Żebyście czasem tam weszli, jakoś się odwdzięczyli za te wszystkie darmowe rzeczy i tyle. I jeszcze chciałbym Państwa zapytać, ostatnio jak wrzucam na tą stronę samiec.tv.pl pliki mp4, no to mój informatyk nie potrafi sobie chyba z tym poradzić, bo już go proszę dłuższy czas, pojawia się błąd http, Wczoraj cały dzień wrzucałem plik e, mp4 z nagraniem i cały czas był ten błąd. I najczęściej to występuje jak plik ma większy rozmiar, ale przy mniejszych rozmiarach też to występuje. E, jak to rozwiązać, jakby państwo wiedzieli, to byłbym bardzo wdzięczny. No i co tam jeszcze? Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie deszczu, bo chcę pokazać państwu fantastyczne miejsce, które wczoraj odkryłem. Jadę sobie i słuchajcie, nagle wylatuje mi z łanów zboża czarny kot autentyk. Ja sobie głośno jadę, mówię, o ty wy synu! I przyhamowałem. I słuchajcie, wjechałem w tej samej chwili, wystawał korzeń. Gdybym nie przyhamował przez tego kota, prawdopodobnie bym się wywalił, bo i tak zresztą, e, mimo że przyhamowałem, to się chyba tylne koło nawet podniosło. To był taki korzeń mały, ale ta taka grudka była. I wyobraźcie sobie, że patrzę, i pierwszy raz w życiu taki widok widziałem, nagle czarna taka dziura w dół, ścieżka. Naprawdę się uszczypnąłem w rękę, bo mówię, kurde, chyba to mam świadomy sen. Naprawdę to było tak niesamowite pole, a tutaj nagle w dół i takie fajne miejsce Pokażę Państwu, przyczepię kamerkę Sony tą od, prezent od Michała, dziękuję. Więc e, pokażę Państwu to dzisiaj. To będzie jako podkład, może pod jakąś audycję czy coś. Eee. Także tak, także to by było w tyle. Z Panem dobrym Bogiem, jeśli istnieje, chłop w dom, Bóg w dom, i życzę Państwu miłego dnia, odpoczynku i dużo miłych zdarzeń, oczywiście. Trzymajcie się, cześć.